Witam, już za chwilę rozpocznie się mecz, który komentować będzie wraz ze mną Roman Kołtoń. Roman, chciałbyś coś dodać? Dziękuję, Mati. Długo czekałem na to spotkanie i mam nadzieję, że spełni ono wszystkie oczekiwania. Oba zespoły na pewno stworzą dziś efektowne widowisko. Żaden z graczy nie odstawi nogi, nawet w meczu bez stawki. Kibice swoim głośnym dopingiem podnoszą dodatkowo rangę tego widowiska. Ciekawi jesteśmy, jak się dziś zaprezentują oba zespoły. Wybiera lewe skrzydło. Dobre dośrodkowanie może dać pierwszego gola. I nadchodzi cross. Piłka odbija się od poprzeczki. I bramka! Prowadzą jedną bramką. W pierwszych kilku minutach pierwszej połowy. Mamy teraz 1-0. Będą chcieli utrzymać to prowadzenie. Trzeba się zastanowić, czy obecny wynik ich zadowala. Dobra piłka do przodu. I wpadła bramka! Oddali prowadzenie. Gra dopiero co się zaczęła. Pozwolili doprowadzić do wyrównania. Myślisz, że nadal stać ich na zwycięstwo? Cóż, trzeba wierzyć, że nie stracili rozpędu. Będą bardzo zawiedzeni, jeśli to przegrają. Fabio Cannavaro. Oto Beckham. Szaleje na boisku. Mają piłkę na prawym skrzydle. Jest szansa na dobre dośrodkowanie. Roberto Carlos czeka na wsparcie ze strony kolegów. Oto Raul. Przyjmuje piłkę. Z tego ataku nic nie będzie. Ruszają do przodu. Rozciągają pole gry. Posyła szeroką piłkę. Ach, siedzi! Raz jeszcze. Prowadzą w meczu. Piękny strzał w lewy róg bramki. Minimalne prowadzenie przy stanie 2-1. 15 minut do końca pierwszej połowy. Doskonale przechwycił piłkę, ale teraz musi ustrzec się straty. Obrońcy są skoncentrowani. Fernando Torres. Czy sprawdzi formę bramkarza? Dobra obrona. Nie, to podanie nie dojdzie do adresata. Nieprzepisowo powstrzymywał rywala. Może mieć kłopoty. Sędzia podchodzi do niego, ale daje jedynie ostrzeżenie. Od tej chwili musi uważać z takimi wejściami. Zaledwie 5 minut do przerwy i dzieli ich tylko jeden gol. Mknie do przodu. Okazja! Rozciągnął grę. Interwencja obrońcy. Prostopadłe zagranie. I strzela. Gwizdek oznajmia koniec pierwszej połowy.